Siemaneczko, witam was, tutaj Buch Blantowski z nowym glitchem GTA V. Mam dzisiaj dla was coś zajebistego, gruby hajs dla najuboższych, dla tych, którzy nie mają nic, nie macie bazy, nie macie mobilnego centrum operacyjnego, nie macie bunkra, nie macie nic. Dlatego ja mam tutaj dla was coś, na czym możecie sobie zarobić. Nie mówię, że zarobicie tutaj w jeden dzień i kupicie sobie wszystko, ale dzięki temu patentowi na pewno będziecie mogli w ciągu jednego, dwóch dni uzbierać na to, żeby zacząć kopiowanie i wtedy wzbogacić się naprawdę jednego dnia na maksa. Także jest to najlepszy patent, żeby zacząć od nowa. Sporo z was pisało właśnie ostatnio, jak to zacząć od nowa, a właśnie tak, ale teraz jeszcze szybko przechodzimy do podziękowań za donaty. Mamy Calling 231 i pyta, czy będzie Fortnite na kanale. Słuchajcie, jeżeli chcecie widzieć Fortnite na kanale, piszcie teraz właśnie hashtag Fortnite w komentarzach. Jeżeli będzie dużo komentarzy, nagramy coś z Fortnite'a, nie ma problemu. A teraz tak, udajecie się na sesję dla zaproszonych. Jest to jeden z najważniejszych kroków tutaj. Musicie zahostować sobie tą akcję z sesji dla zaproszonych. Dlaczego sesja dla zaproszonych? Sesja dla zaproszonych dlatego, że dzięki temu, że jesteście na sesji dla zaproszonych, będziecie mogli ustawić sobie na 7 rund. Następnie wchodzicie w tryby adwersarza, oprawcy 2, odpalacie sobie, ustawiacie na 7 rund i czekacie, aż znajomy się dołączy. Potrzebujecie tutaj znajomego, który też zarobi gruby hajs i też zarobi bardzo dużo RP. Będzie to widać na samym końcu tego filmiku. Dlatego jeszcze raz pozdrawiam was wszystkich serdecznie, no i przechodzimy już tutaj do całej akcji. Odpalamy oprawcę 3, 7 rund, zapraszamy jednego znajomego. Co tu jeszcze fajna sprawa jest, tutaj ten właśnie oprawca 2, polecam wam robić tutaj właśnie na tej akcji, na oprawcy numer 2, bo tutaj będzie wam się łatwo znaleźć i nie będziecie wtedy popełniali błędów. Wyciągnięcie dzięki temu patentowi najwięcej hajsu, jeżeli zrobicie to dokładnie tak, jak ja wam tutaj pokazuję na tym filmiku. Oprócz tego tutaj, że możecie to robić na oprawcy 3, jest ten nowy tryb również okupacja, no tam niestety 15 minut trwają rundy, a tutaj szybko jeszcze patrzcie, jest tutaj ten samolot, który możemy sobie już kupić. Jeżeli wylądujecie nim tak na wodzie, tak lekko zahaczycie o wodę, tak ze 2 razy, odpadnie mu ten z tyłu cały ten spoiler i wtedy ten samolot będzie leciał szybciej niż rakiety, które wystrzeli. Także tutaj taka ciekawostka, jeżeli chcecie, możecie sprawdzić, ale to jest pewna sprawa, trzeba zahaczyć o wodę gdzieś 2 razy tym samolotem, tak delikatnie, i właśnie ten tył odpada, który przed chwilą było widać, i ten samolot leci 2 razy szybciej, znaczy nie 2 razy szybciej, ale leci szybciej niż rakiety, które wystrzeliwuje. Dobra, i tutaj przechodzimy teraz już do pierwszej tej rundy. Kończy się pierwsza runda, kończy się 5 minut i teraz tak, nie zabijacie się prędzej, bo to nie ma sensu w ogóle, i tylko czekacie, jak będzie 5 sekund, to po prostu jeden z was zabija drugiego. I pamiętajcie, kto kogo zabija, bo następnym razem będziecie musieli się zamienić miejscami. Następnym razem zabija ten, który był zabity. Także i tutaj proszę bardzo, mamy 16 tysięcy i 8 tysięcy za jedną rundę. Za jedną rundę, za 5 minut macie tutaj 16 tysięcy, nie musicie robić nic, nie potrzebujecie bunkra, nie potrzebujecie mobilnego centrum, nie potrzebujecie nic. Ja wiem, że to na razie wygląda słabo, ale poczekajcie, zaraz się to wszystko zakończy i zobaczycie, jak to wszystko będzie wyglądało. Każda runda trwa 5 minut. Musicie poczekać, aż ten czas się prawie skończy i później zabijacie się. Ten, który zabijał poprzednio, jest zabijany. Ten, który był zabity, zabija. Musicie tutaj zapamiętać tutaj ten krok, tak samo jak to, że musicie odpalić to z sesji dla zaproszonych. Jeżeli odpalicie to z innej sesji, nie będziecie mogli ustawić sobie 7 rund i dzięki temu nie zgarniecie tego hajsu. No tutaj będzie wtedy wielki problem. No i tak jak teraz widzicie, jest już kolejna runda, no i będziemy się zabijali ponownie. Proszę bardzo, i zgon. Zostałem zabity i dlatego właśnie dzięki temu, że zabijamy się na zmianę, z tych 7 rund tak naprawdę zrobi się 13 rund. A oprócz tego, że zrobi się 13 rund, to jeszcze można robić takie rundy remisowe, że nikt nikogo nie zabije i wtedy obydwoje dostajecie po 8 tysięcy jeszcze za to. No ale to mi się wydaje trochę nie ma sensu, bo 8 tysięcy na głowę to będzie za mało. Tak jak ma jeden 16, drugi 8, to wtedy jest dużo lepiej. No i jak widzicie, minęła kolejna runda. No i teraz będziemy lecieli następną i następną i następną i wszędzie właśnie będzie wyglądało to w ten sam sposób. Trzeba liczyć rundy, jeżeli się pomylicie, to na samym końcu jest tutaj właśnie widać, kto ile rund wygrał. Na samym końcu tabelki są rundy i po dwie mamy wygrane. Skoro po dwie wygrane, no to ten zaraz zabija, kto zaczynał. No i proszę bardzo, tak jak mówiłem, teraz ja będę zabijał i tak na zmianę. Pamiętajcie, że zabijacie się tutaj przed samym końcem tego czasu. Nie czekajcie za późno, tak myślę, że 5 sekund jest wystarczająco, bo później może wam po prostu nie zaliczyć tego, że zabiliście waszego przeciwnika i będzie runda remisowa. Właśnie tak raz mieliśmy tam, ja się trochę spóźniłem z tym zabiciem i pokazało, że jest runda remisowa, no ale to się wtedy liczy tak jakby po zero. Po zero po prostu wpada wam HS, wpada wam RP, ale nikogo cię nie zabija. No i teraz mamy kolejną rundę i tak tutaj to wygląda, właśnie sprawa jest banalnie prosta. Jeżeli wam się podoba ten nowy patent na kasę dla najuboższych, ja nie mówię, że to jest patent dla tych, którzy mają miliony i że się tutaj wzbogacicie, nie wiadomo jak, to jest patent dla tych najuboższych. Dzięki temu patentowi jesteście w stanie zarobić sobie w górę 2 dni na bunkier i na mobilne centrum operacyjne. Dzięki temu będziecie mogli zacząć kopiować pojazdy. Sprawa jest banalnie prosta, naprawdę możecie kupić sobie zamiast bunkra teraz na przykład zresztą bazę do tego nowego glitcha i wyjdzie wam to wtedy dużo mniej, bo nie potrzebujecie nic oprócz bazy. Nie musicie mieć mobilnego, nie musicie mieć nic takich rzeczy. Potrzebna jest osoba, która odda wam samochód, która w sumie ten samochód da wam skopiować, bo ta osoba, która daje samochód, ona nie traci. Wielu was pyta, właśnie takie pytania zadaje, czy ten samochód was znajomy straci. No oczywiście, że was znajomy nie straci tego samochodu, że ten samochód zostaje temu znajomemu. On wam go nie oddaje, tylko ten samochód się kopiuje. Kopiuje się od tego znajomego, dlatego tutaj macie patent, żeby zarobić sobie właśnie na tą bazę, żeby można było zacząć kopiować, a jak już tylko zaczniecie kopiować, będziecie mieli bazę, to piszcie sobie normalnie wtedy u mnie pod filmikami, że szukacie kogoś do pomocy, do kopiowania. Jeżeli jest kopiowanie na 2 osoby, to szukacie sobie wtedy 1 osobę, tylko nie zapomnijcie dodać, na czym gracie, no bo dziwicie się, że nikt się nie zgłasza, a nie piszecie, na czym gracie, no nie ma się tutaj za bardzo co dziwić. Dobra, a teraz przechodzimy z powrotem do tej naszej akcji, znowu zabijamy się na wzmianę, teraz ja zabiłem mojego ziomka, później on będzie zabijał mnie i tak w kółko, aż minie wam te właśnie 13 rund w sumie, no bo nie ma co ukrywać, będzie tutaj 13 rund po 5 minut, jest to godzina i 5 minut. W godzinę i 5 minut zarabiacie 220 legalnego hajsu, także 4 godziny grania i macie ponad 1 milion. Macie ponad 1 milion i już myślę, że możecie się rozglądać powoli za bazą, także to jest góra 2 godziny grania i możecie sobie, znaczy nie, sorry, 2 dni po 4 godziny i możecie kupić sobie bazę. Naprawdę bardzo fajna sprawa, tutaj dobrze się gra, na słuchaweczkach można sobie tam jakieś głupoty pogadać, a hajsik leci, no niestety nie ukrywam, że nie jest może to najszybszy patent, no ale jest to najlepszy patent na obecną chwilę na zarabianie, taki mini glitch, tak powiedzmy, to nie jest glitch, ale to jest dobry patent, który tutaj właśnie rozkminiłem, żeby jeżeli odpalacie to misję z sesji dla zaproszonych, no to wtedy możecie ustawić 7 rund, a jak ustawicie 7 rund, no to zarabiacie wtedy dużo więcej, bo tych rund wtedy jest 13, a tak normalnie byłoby ich 4, czyli 2 razy 4, 1 do przewagi 9, no to 4 rundy dochodzą, także nie ma co tutaj ukrywać, to jest petarda. Jeżeli wam się podoba, zapraszam do klikania lajków, subskrypcji, do tych wszystkich dobrych rzeczy. Zapraszam was na filmiki, które już wkrótce. Buch Blantowski, proszę bardzo, petarda, 224 020 RP, petarda, Buch Blantowski, wasz ziom, elo.